Kurczak, konkretnie podwódzia kurczaka w sosie serowym z makaronem. Po prostu pycha. Zapraszam. Witam na kanale Krychu Gotuje. Do przygotowania kurczaka w sosie serowym będziesz potrzebować 500 g podwódzie z kurczaka, 100 g serek topiony kremowy, 100 g serek topiony ze szczypiorkiem, 100 g sera gorgonzola, 20 g sera grana padano, 200 ml śmietana 30%, 50 g masła, 1 duża cebula, 20 ml oleju roślinnego, 1 łyżka suszonego tymianku, 1 łyżka świeżego tymianku, 1 łyżka papryki słodkiej, sól i pieprz oraz 250 g makaronu tagliatelle. Przygotowanie podłudzi z kurczaka. W tym przepisie wykorzystałem podłudzia z kurczaka już bez kości, jednakże w trakcie krojenia okazało się, że musiałem poprawić maszynę. Podłudziak zostały szczątki. Nic nie szkodzi, mój psiak się z chęcią nimi zajął. Kurczaka kroję na kawałki niekoniecznie równe, ale mniej więcej takiej samej wielkości, około 2x2 cm. Tak przygotowane mięso kurczaka doprawiam na desce, wcześniej równomiernie rozkładam pokrojone kawałki. Dodaję 1 łyżkę suszonego tymianku, 1 łyżkę mielonej słodkiej papryki oraz pieprz i sól. Około 1 małej łyżeczki soli i pieprzu. Mieszam dokładnie i gotowe. Smażenie podłudzi z kurczaka. Kurczaka smażę na oleju roślinnym około 20 ml. Wcześniej rozgrzewam patelnię. Smażę do momentu, aż kurczak złapie mocno brązowy kolor. Czas smażenia to około 10 minut. Pilnuję temperaturę, by kurczak się nie przypalał. Mieszam od czasu do czasu. Gdy jest gotowy, przekładam go na durszlak. Nie chcę dodatkowego tłuszczu w tym daniu. W czasie, gdy kurczak ucieka, przygotowuję sos serowy oraz makaron. Przygotowanie sosu serowego. Jedną cebulę kroję w drobną kostkę. Jeśli nie przepada za cebulą, możesz do tego dania wykorzystać por. Na patelni, na której smażyłem kurczaka, rozgrzewam masło. Zostało tam sporo smaku, mimo tego, że zlałem olej ze smażenia. Masłem ściągam przypieczoną paprykę i tymianek pozostały ze smażenia kurczaka. Dodaję cebulę i smażę ją na średnim ogniu, tak by zbyt mocno się nie przypaliła. Smażę około 5 minut. Dodaję 2 łyżeczki octu jabłkowego oraz sól i pieprz. W czasie, gdy cebula się smaży, wstawiam osoloną wodę z dodatkiem oleju, który spłynął z kurczaka. Jest w nim bardzo dużo smaku i aromatu, więc sam makaron, który ugotuję w tej wodzie, będzie dużo smaczniejszy. Makaron gotuję 4-5 minut, dlatego wrzucam go w momencie, gdy cebula jest prawie gotowa. Wracamy na patelnię. Do podsmażonej cebuli dodaję 3 rodzaje sera. Po 100 g topionego sera, w tej wersji był to serek kremowy i serek ze szczypiorkiem oraz 100 g sera gorgonzola. Tutaj masz całkowitą dowolność w wyborze serów, większość fajnie się rozpuszcza, więc smak sosu możesz przygotować pod swoje podniebienie. Ja uwielbiam smak serów z niebieską pleśnią, dlatego dodaję 1/3 gorgonzoli. Gdy serki się rozpuszczą, dodaję śmietanę 30% w ilości 200 ml. Zmniejszam moc kuchenki, tak by tylko delikatnie wszystko pyrkało. Dodaję świeży tymianek. Gdy serki i śmietana połączą się, dodaję wcześniej przygotowane podłudzia z kurczaka oraz makaron. Makaron odcedzam, tak by szklanka wody została. Przyda się. Ponieważ makaron gotuje al dente, to jeszcze wciągnie trochę sosu, więc woda z gotowania pozwoli rozrzedzić sos, gdyby był za gęsty. Dokładnie mieszam i sprawdzam smak. Ewentualnie doprawiam pieprzem i solą. Dla dekoracji i smaku dodaję jeszcze świeże listki tymianku. Już na talerzu dodaję starty twardy ser, czyli ser grana padano. I gotowe. Zapraszam do polubienia tego filmu oraz do odwiedzenia strony krychu-gotuje.pl oraz mojego bloga blog.krychu-gotuje.pl, gdzie znajdziesz wiele przepisów kulinarnych niedostępnych na YouTubie. Życzę smacznego i do następnego gotowania.